Witam wszystkich w kolejnym filmie o tym, jak optymalizować konfigurację kotła gazowego, tak by zmniejszyć zużycie gazu. Aby nie przedłużać, w tym materiale wskażę konkretne liczby na przykładzie moich aktualnych ustawień i opowiem o nich. Natomiast w temacie poruszania się po menu i miejsc, gdzie dokonać konkretnych nastaw, zapraszam do wcześniejszego filmu. Zacznijmy od tematu przedziały czasowe dla ogrzewania. W temacie przedziałów czasowych każdy powinien dostosować je indywidualnie, zależnie kiedy przebywa w domu, kiedy się kładzie spać, budzi itd. Należy jednak uwzględnić, jak szybko budynek nagrzewa się i wychładza. W tym roku w dni robocze ogrzewanie u mnie działa od 6.40 do 22.00, chyba że na zewnątrz jest 3 stopnie lub mniej, wówczas start jest o godzinie 6 rano. Przedziały czasowe dla ładowania zasobnika wody użytkowej. Podobnie jak dla ogrzewania, każdy powinien dostosować je indywidualnie, kiedy ma większe lub mniejsze zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Należy jednak uwzględnić wielkość zasobnika ciepłej wody, a przez to na ile on nam starcza. U mnie ładowanie zasobnika odbywa się w przedziale 5.40 22.10. To znaczy, że rano, najdalej o 6, osiąga zadaną temperaturę, a po 22.10 woda nie jest zimna, jednak już nie dogrzewana. Temperatury zadane. Dla wody użytkowej na co dzień używam nastawy 47 stopni, jednak co jakiś czas ją podnoszę lub wygrzewam zbiornik z wykorzystaniem funkcji ochrony przed bakteriami Legionella. Dla ogrzewania temperatura, jaką ustawiłem, to 24,5 stopnia w dzień oraz 22 stopnie w nocy. Są to wartości pozwalające uzyskać zbliżone do zadanych temperatury w newralgicznych pomieszczeniach. Ogrzewanie wyłącza się, gdy temperatura na zewnątrz przekracza 16 stopni. Krzywa grzewcza. W przypadku regulacji za pośrednictwem tzw. pogodówki kluczowe jest dobranie optymalnej krzywej grzewczej. Często domyślna wartość to 1,0 lub okolica. Natomiast tu bazujemy na krzywej 0,5. Proszę zerknąć na wykres, jak to się przekłada na temperaturę wody grzewczej. Dla krzywej 1,0 i zadanej temperaturze 20 stopni, temperatura w instalacji przy 5 stopniach na zewnątrz to 42 stopnie. Ale przy minus 15 stopniach temperatura podawana na grzejniki przekracza 60 stopni. W większości przypadków będzie za ciepło, a koszty ogrzewania wysokie. Możemy obniżyć krzywą lub zadaną temperaturę, ale wówczas może nie dogrzać w dodatnich temperaturach. Na moim przypadku krzywa to teraz jedynie 0,5, ale temperatura zadana to 24,5 stopnia. Dzięki temu w najistotniejszym zakresie temperatur zewnętrznych temperatura w instalacji waha się od 35 do 47 stopni i jest w stanie optymalnie ogrzać. Dodatkowo ograniczyłem maksymalną temperaturę zadaną zasilania na 49 stopni. Wszystkie te zmiany mogą się złożyć na optymalizację pracy, zwłaszcza kondensacyjnego kotła gazowego, gdzie sprawność jego pracy może przekraczać 100%. Jak to wszystko przekłada się na praktykę, czyli zużycie gazu? Dom ma około 200 m2, jest stary, ale niedawno docieplony i sumarycznie od 5 do 15 cm izolacji na ścianach. Natomiast strop w większości powierzchni nie jest docieplony. Łazienki od tego sezonu posiadają duże grzejniki oraz częściowo podgrzewaną podłogę, przez to można było trochę ten profil ogrzewania zmodyfikować. Temperatury w różnych pomieszczeniach wahają się w zależności od pory dnia i przeznaczenia danej powierzchni, od 17 stopni do 22 stopni. W łazienkach zazwyczaj jest jeszcze cieplej, bo to regulujemy lokalnie termostatami. W każdym pomieszczeniu jest głowica termostatyczna, elektroniczna lub tradycyjna. Źródłem ciepła jest kondensacyjny kocioł gazowy jednofunkcyjny o sprawności do 109%.
pracuje w zestawie z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności nominalnej 200 litrów. Z racji, iż jest to kocioł jednofunkcyjny, w danej chwili albo dostarcza ciepło do ogrzewania, albo ładuje zasobnik. Teoretycznie podczas ogrzewania ciepłej wody sprawność kotła również może przekroczyć 100%, przynajmniej w początkowej fazie. Istotny jest szeroki zakres modulacji. Maksymalna jego moc to 21 kW, ale potrafi zejść poniżej 4. Ogranicza to taktowanie, czyli pracę kotła z przerwami w ciągu dnia. Przy temperaturach w okolicy zera zużycie dzienne wypada w okolicy 8 m sześciennych na dobę. Przy mrozach minimalnie więcej, ale w cieplejsze dni odpowiednio mniej. Spora część tego zużycia to grzanie ciepłej wody użytkowej, a wody idzie dużo. Na przykład zmywarka również korzysta z ciepłej wody. Zużycie od września do końca roku to 660 m sześciennych, czyli średnio wyszło jakieś 5,5 m dziennie. Koszt gazu. Ile zatem kosztuje ogrzewanie gazem? Możemy policzyć tak jak na fakturze, gdzie zużycie w metrach sześciennych przeliczone jest na kilowatogodzinę. Albo wyjść z uśrednioną ceną każdego metra sześciennego, by wykorzystać w codziennych szacunkach. Współczynnik konwersji w PGNiG to 11,465 kWh na każdy metr sześcienny. Idąc tym tokiem, średnie 5,5 metra sześciennego przekłada się na 63 kWh. Porównując na przykład z pompą ciepła, może wydawać się dużo, ale aktualnie koszt kilowatogodziny w przypadku gazu jest 3-4 razy niższy niż w przypadku energii elektrycznej. Jak policzyć koszt kilowatogodziny? Na rachunek składają się elementy stałe, jak abonament i opłata dystrybucyjna stała. Nas interesują teraz elementy zmienne. Cena za paliwo gazowe oraz opłata dystrybucyjna zmienna. Opłaty te składają się na koszt 1 kWh. Uwzględniając VAT 23%, uzyskujemy sumarycznie prawie 30 groszy. Wracając do średniego zużycia na poziomie 63 kWh, daje nam to koszt dzienny w wysokości trochę ponad 18 zł. Przelicznik ceny z kilowatogodziny na metr sześcienny. Dla ułatwienia szacowania codziennych kosztów możemy wyliczyć aktualną cenę 1 metra sześciennego gazu. Paliwo gazowe po przeliczeniu z wykorzystaniem wspomnianego wcześniej współczynnika konwersji kosztuje 2,34 zł netto, a dystrybucja dodatkowe 42 grosze, co daje nam około 3,39 zł brutto z VAT 23% za 1 metr sześcienny. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podane wskazówki okażą się pomocne i pomogą trochę oszczędzić lub zwiększyć komfort. Jeśli odrobinę się do tego przyczyniłem, to proszę o subskrypcję oraz łapkę w górę.